Łukasz Żmuda, zapraszam na serwis informacyjny. Na początku zagranica. W nocy z soboty na niedzielę USA i Wielka Brytania po raz kolejny przeprowadziły nalot na pozycje wspieranych przez Iran jemeńskich rebeliantów Huti. Zaatakowano 36 celów. Był to trzeci nalot, w którym oprócz samolotów amerykańskich brały udział także brytyjskie myśliwce. W ocenie szefa MSZ Wielkiej Brytanii Iran zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za wspieranie grup zbrojnych. Z kolei brytyjski minister obrony Grant Shapps zapewnił, że kolejny nalot na rebeliantów Huti nie jest eskalacją konfliktu. Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych poinformowało w niedzielę rano, że amerykańskie wojsko zniszczyło w Jemenie przeciwokrętowy pocisk manewrujący, który miał zostać wystrzelony w kierunku statków na Morzu Czerwonym. Atak ten został przeprowadzony kilka godzin po serii uderzeń sił amerykańskich i brytyjskich na 36 celów powiązanych ze wspieranymi przez Iran rebeliantami Huti w Jemenie. Zniszczono m.in. magazyny broni i wyrzutnie rakietowe w 13 lokalizacjach na terenie całego kraju. Sekretarz obrony USA i szef Pentagonu Lloyd Austin powiedział, że uderzenie odbyło się także przy wsparciu Australii, Bahrajnu, Kanady, Danii, Holandii i Nowej Zelandii. Sobotni atak był kolejnym po tym, jak w piątek Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki w Iraku i Syrii na ponad 85 celów powiązanych z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Ataki to odwet za atak wspieranych przez Iran bojówek na bazę Tower 22 w Jordanii, który zabił trójkę amerykańskich żołnierzy i ranił co najmniej 40 innych. Sprawę amerykańskich nalotów na pozycje wspieranych przez Iran jemeńskich rebeliantów Huti na naszej antenie w programie Wysokie Napięcie Miłosza Kłeczka komentowali politycy. Ameryka nie chce jakby eskalować tego konfliktu. Chce odpowiedzieć tak, aby wysłać odpowiedni twardy sygnał. Nie próbujcie ani razu więcej tego typu ataków na nasze amerykańskie wojska. Natomiast na pewno wpłynie to destabilizująco na sytuację, bowiem należy się spodziewać, że Iran będzie chciał w jakikolwiek sposób nie wprost, ale jednak odpowiedzieć. Więc no i pytanie oczywiście, jak zareagują także inne państwa. Już w tym wypadku sunnickie. Trzeba tutaj intensywnie obserwować to, co się dzieje, zwłaszcza z perspektywy także i naszego bezpieczeństwa, bo oczywiście może wzrosnąć zagrożenie terrorystyczne. Nikt z nas pewnie nie chciałby, żeby państwo islamskie wróciło z powrotem na mapę, więc to jest zupełnie zrozumiałe, że trzeba to wszystkim obserwować i nie przeszkadzać, jakby z punktu widzenia Polski, będąc Polską. Bardzo dobrze, że obecnie znajdujemy się w takiej sytuacji geopolitycznej, w jakiej jesteśmy, bo bez tego bylibyśmy poważnie zagrożeni, bo ta sytuacja bardzo się konfliktuje na świecie. To, co widzimy i obserwujemy, jest coraz bardziej niebezpiecznie. To nie od dzisiaj Bliski Wschód jest beczką prochu. W tym kotle bardzo mocno wrze i rzeczywiście zgadzam się z wypowiedzią pana ministra Przydacza, że wiadomym było, że Stany Zjednoczone muszą odpowiedzieć. Mają taką politykę, że jeśli ginie ich żołnierz, to nie zostawiają tego bez odpowiedzi. Prezydent USA Joe Biden wygrał prawybory w Karolinie Południowej. Po zliczeniu 99% głosów urzędujący prezydent otrzymał 96,2%. Drugie miejsce zajęła Marianne Williamson z około 2% poparciem, a trzecie Dean Phillips z wynikiem 1,7%. Walka o głos elektorów wymaga od kandydata minimum 15% poparcia. Prezydent USA Joe Biden zdecydowanie wygrał w sobotę prawybory Partii Demokratycznej w Karolinie Południowej. Wynika z częściowych rezultatów głosowania. Są to pierwsze oficjalne sankcjonowane prawybory demokratów, które wyłonią kandydata partii na prezydenta. W tym roku po raz pierwszy od dekad prawybory w Karolinie Południowej są pierwszymi w kalendarzu wyborczym zamiast Iowa i New Hampshire, które tradycyjnie inaugurowały wyścig. Powodem przesunięcia miała być większa różnorodność etniczna Karoliny Południowej. Biden wygrał zdecydowanie i jest murowanym faworytem reszty wyścigów, mimo słabych notowań w sondażach i wyrażanych w badaniach wątpliwości wyborców co do jego wieku i stanu zdrowia. Jego konkurenci nie są powszechnie znani. Republikańskie prawybory w Karolinie Południowej odbędą się 24 lutego. Pierwsze dwa wyścigi w Iowa i New Hampshire wygrał były prezydent Donald Trump, a jego jedyną pozostałą konkurentką jest była gubernator Karoliny Południowej Nikki Haley. Ogromne pożary lasów w Chile. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. W niektórych regionach, aby wspomóc walkę z żywiołem, wprowadzono godzinę policyjną. Niestety są też ofiary śmiertelne.
Co najmniej 46 osób zginęło w wyniku pożarów lasów szalejących w środkowym Chile, powiedział w sobotę prezydent Gabriel Boric, ostrzegając, że liczba ofiar śmiertelnych prawdopodobnie wzrośnie. Mieszkańcy Chile borykają się w ostatnich dniach z falą upalnej i suchej pogody. W piątek i sobotę temperatury w stolicy kraju Santiago dochodziły do 37 stopni Celsjusza. Meteorolodzy ostrzegają, że skrajne warunki pogodowe stają się częstsze w związku ze zmianami klimatu. Z pożarami mierzyły się w ostatnich dniach również inne kraje Ameryki Południowej. W Argentynie strażacy walczyli z ogniem, który strawił ponad 1000 hektarów lasu w Parku Narodowym w Patagonii, a w Kolumbii prezydent Gustavo Petro ogłosił z powodu pożarów i suszy ogólnokrajowy stan wyjątkowy na 12 miesięcy. Prezydent składa wizytę w Kenii, Tanzanii i Rwandzie. Trwająca od dziś do 10 lutego wizyta będzie kontynuacją jego wcześniejszych działań na kontynencie afrykańskim. Prezydencka podróż do Afryki będzie miała dwa zasadnicze cele: rozwój wzajemnych relacji gospodarczych oraz przeciwdziałanie rosyjskiej propagandzie w rejonie, wyjaśnił na konferencji prasowej Andrzej Duda. Ta wizyta była planowana wcześniej, mieliśmy ją odbyć w październiku, no, z uwagi na sytuację powyborczą w Polsce przełożyliśmy ją, ale bardzo chcemy, żeby się odbyła, bo to jest także kwestia tych takich relacji związanych z pewną kulturą dyplomatyczną. Chcemy, żeby ta wizyta doszła do skutku. Są rzeczywiście bardzo ważne jej elementy. Będziemy rozmawiali także o polskiej pomocy rozwojowej dla krajów Afryki. Dużo tam robimy. Kwestia współpracy sektorowej to przede wszystkim rolnictwo, to sektor IT, nowoczesne technologie w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska, fintech, to kwestie współpracy także i podatkowej z krajami Afryki, które odwiedzimy. To kwestia także współpracy naszych służb, bo między innymi również i policji, ale także i współpracy wojskowej, między innymi współpracy wojskowej, jeżeli chodzi o współpracę technologiczną i eksport produkowanego przez nas uzbrojenia. Więc rzeczywiście tych tematów, które tam będą realizowane, jest bardzo dużo. A teraz przenosimy się do Ciechanowa. Tam trwa spotkanie wolnych Polaków i bierze w nim udział były premier Mateusz Morawiecki. Serdecznie witamy.